przed chwilą pokazałeś tak dłonią. No. Możesz pokazać swoją dłoń? Tak, tak. Moja dłoń jest... Okej. Okay. Jestem mały. Hit na drogę. Odebraliśmy cię z AWF-u w Warszawie. Często tam bywasz? Codziennie? No właściwie codziennie, od tak mniej więcej już 14 lat. Także dość długo. Ty trenowałeś w różnych dziwnych miejscach, a było to jedno z bardziej komfortowych pewnie. No po latach już mamy tam wszystko, co byśmy chcieli, nawet więcej, już sobie tak dopięliśmy. Także ja mam takie rzeczy, których nie mają moi koledzy, bo sobie specjalnie je powymyślaliśmy i mamy tam poupychane, także tak, to jest dość komfortowe miejsce dla nas. No, jedyna rzecz, której nie możemy się doprosić, to jest pogoda przez cały rok i dlatego musimy wyjeżdżać co jakiś czas. A kiedyś było chyba gorzej, bo było to pod mostami, tak? Takie historie gdzieś? Nie, ja na szczęście pod tymi mostami to nie. To młociarze na szczęście, nie. Pchnięcie kulą trenuje się w kulturalnych miejscach, mamy takie ładne koło na łące pod drzewkiem i naprawdę jest sielsko. No dobra, to czekaj, to od początku. Dlaczego pchnięcie kulą? To nie jest sport oczywisty, to nie jest chyba taki to nie sport. Jest sport, który dziecko marzy, żeby zostać kulomiotem, nie, to tak nie działa, nie. Ja trafiłem jakoś tak normalnie, jak większość ludzi. Chciałem coś trenować, kiedy byłem młodym człowiekiem, bo byłem tam żywym dzieckiem, młodzianem. I trafiłem na stadion lekkoatletyczny, bo zacząłem chodzić do szkoły średniej w Ciechanowie. A że miałem już jakieś tam warunki fizyczne, byłem wysoki i szczupły. A stało się tak, że mój brat stryjeczny, który jest trenerem lekkiej atletyki, stwierdził, że bym spróbował lekkiej atletyki i ja spróbowałem tej lekkiej atletyki. A wyszło tak, że najbardziej nadawałem się do pchnięcia kulą. Coś tam od początku zacząłem chwytać. I mimo, że próbowałem innych konkurencji, to w końcu została ta kula dość szybko i tak już jestem od 20 lat. Jeżeli ktoś chciałby zacząć trenowanie właśnie pchania kulą, to jak to wygląda? Gdzie powinien się zgłosić? Bo domyślam się, że to nie jest tak, że w każdej szkole można zacząć. No nie. W idealnym modelu powinno być tak, że powinien zwrócić się do szkolnego klubu sportowego i tam ktoś powinien wskazać, jeśli nie normalny klub lekkoatletyczny, to gdzieś tam dalej. Przede wszystkim powinien się nastawić na ciężką pracę, bo pchnięcie kulą to nie jest sport łatwy i przyjemny, ale ciężki i niewdzięczny. Ale po latach można naprawdę dostrzec w nim piękno, co mi się tam udało. Powinien szukać. Teraz naprawdę przy dzisiejszych mediach, przy internecie to wszystko nie jest już takie trudne jak kiedyś. I naprawdę, jeśli ktoś bardzo chce, to naprawdę w godzinkę sobie znajdzie kogoś i może zaczynać. Ze sobą Roberta Burnejkę kiedyś, który nam też na tej kanapie opowiadał, jaki ton muzyki słucha, jak ćwiczy, pakuje, to tak on słucha takiej dziwnej muzyki. Wiesz co, nie zakwalifikowałbym jej ani pod metal, ani pod hard rock, to jest taka muzyka psychodeliczna, bym powiedział. On w każdym razie zdradził, że no, pomaga to mu bardzo w wyciskaniu. A jak to wygląda u ciebie? To jest normalne, że na siłowni, kiedy człowiek potrzebuje tej maksymalnej mobilizacji, słucha się muzyki ciężkiej, muzyki mocnej i szybkiej. Także najczęściej się słucha właśnie jakiegoś punk rocka, czy metalu, czy jakiegoś ciężkiego techno. No, czasami też wjeżdża jakiś ciężki rap, także to najlepiej pomaga, to się najlepiej sprawdza. Po latach mogę stwierdzić, że najlepszym zespołem na siłowni jest Offspring i płyta Americana. To wszystkim pasuje, wszystkim tym i tam idealnie się jakiś rytm komponuje. A zdarzają się wam kłótnie o muzykę na siłowni? Tak, no ale ja jako tam stary, doświadczony zawodnik, raczej nikt ze mną się nie kłóci. Okej. Dobra, przychodzi jakiś dzieciak puszczać i zenka na nie, to nie ma, nie ma. Nie, co ty to, jak ty reagujesz? No nie, no wyłączam mu. Kolego, mógłbyś nie dmuchać w rurę, kiedy kujemy? To trochę nas to rozprasza. Ja za stary jestem, żeby mi ktoś puszczał. Nie, my sobie słuchamy.
Każdy ma tam swoje tam jakieś playlisty i to się zmienia, ale zazwyczaj są rzeczy dobre. Była też głośna afera z tym, że kradniesz muzykę, jak to media plotkarskie się rozpisywały o tym. My tak, to prostujemy. To miał być ciemny element na moim nieskazitelnym życiorysie. Złodziej, tak, dokładnie. Nie, no słucham muzyki w internecie, na streamingach, a poza tym no problem z muzyką jest teraz, że jest, mimo że jest jej bardzo dużo, to niestety nie przekłada się zupełnie w jakość. I naprawdę ja z rozrzewnieniem wspominam te czasy, kiedy wchodziło się do sklepu muzycznego i tam były całe półki wielkie, a teraz nie wiem, strefa muzyczna w Empiku jest mniejsza niż kiedyś strefa melomana. Także mimo że właściwie wszystko jest tak dostępne, namacalne i właściwie za jednym kliknięciem, to z drugiej strony no już jakoś ciężko znaleźć. Ja na przykład naprawdę czasami wchodzę do sklepu i chcę sobie kupić płytę, bo myślę, chcę posłuchać czegoś nowego, no i nie ma, no nic nie ma. No. Jak robiliśmy z Konradem research, wyczytaliśmy, że lubisz grać w gry komputerowe. Nie, ja gram mało. Ja gram... Czy to jakaś ściema jest? Nie, no lubię, no czasami pogram, ale to nie jest tak, że jestem maniakiem, tak? Ja właściwie zatrzymałem się na jednej grze, w którą tam cały czas powracam i gram w nią już z ponad 15 lat. Czyli w Heroesów trójkę, która mi najbardziej podchodzi. Najlepsza część. Najlepsza część, dokładnie. Ostatnio odświeżyli chyba z tego co... Tak, jest w HD, tak. Mimo, że właściwie mam tą grę na wszystkie strony poznaną, to i tak przez jej grywalność, to i tak bardzo często do niej wracam. To książki. Ja przede wszystkim dużo czytam i czytam cały czas i bez książki rzeczywiście sobie nie wyobrażam dnia i tak to jest już tam na stałe w moim planie dnia, że muszę sobie poczytać. Jakie książki? Fantastyka, tak? No głównie fantastyka. Najwięcej czytam fantastyki, ale czytam bardzo szeroko, bardzo, bardzo, no staram się jakoś to układać, zmieniać sobie. Tak, no fantasy to no mniej, no to każdy czytelnik ma jakieś tam fazy. Ja fantasy miałem jak byłem młodszy, tak? Teraz więcej fantastyki i więcej jakiegoś reportażu, kryminały. No czasami sobie to zmieniam, żeby tam odpocząć od pewnych rzeczy, a pewne rzeczy sobie odświeżyć. Chcielibyśmy od Ciebie usłyszeć kilka historii, takich historii wyjazdowych. Czy to z olimpiady, czy to z innych konkursów. Na pewno masz kilka takich ciekawych historii. Na jaki temat? Historie są różne. Przede wszystkim jest wioska olimpijska. Tak. I co się dzieje poza tymi dniami, w których występujesz? No szczerze, wiesz, bo to, co widzieliśmy w telewizji... Oczywiście. No wioska olimpijska to jest, wyobraźcie sobie, takie kolonie dla dorosłych, tak? Czyli bardzo dużo osób, bo w wiosce olimpijskiej mieszka ponad 10 tysięcy osób. Generalnie wszystko mamy tam za darmo, bo mieszkanie, jedzenie, całą dobę. Większość ludzi tam się bardzo cieszy, że już tam w ogóle jest, czyli atmosfera jest dobra. Poza tym codziennie ktoś zdobywa medale. Większość ludzi ich nie zdobywa, ale ktoś zawsze zdobywa, także jest okazja... Jest to świętować. Jest to świętować. Właściwie tam jest no, sielsko. Tak? Atmosfera jest zazwyczaj fajna, bo jest to w fajnych miejscach. I jest po prostu przyjemnie. No. Czyli co, drogie dzieci, warto ćwiczyć. Warto ćwiczyć. No, dla większości ludzi już sam pobyt w wiosce olimpijskiej to jest spełnienie marzeń, bo człowiek co chwilę gdzieś tam napotyka naprawdę gwiazdy sportu, które zna te z telewizji. I naprawdę ludzie, którzy tacy amatorzy, którzy trafiają na igrzyska, no po prostu chodzą jak urzeczeni. No. Tu przymyka czy jakiś znany koszykarz, czy jakiś piłkarz. Czy gwiazdy innych sportów i to wszystko jest takie namacalne, że wszyscy jesteśmy razem, że to są jedne igrzyska i to jest właśnie wspaniałe w sporcie. Ostatnio czytałem biografię Arkadiusza Onyszki i on tam opisywał Barcelonę. On był wtedy bardzo młody, był rezerwowym bramkarzem w Barcelonie. No i w czasie otwarcia stał obok Scottiego Pippena, czyli jednego z największych koszykarzy w historii. Ty miałeś takie sytuacje, gdzie swojego idola jakiegoś z innych sportów spotykałeś? Tak. No, ja naprawdę, ja jestem wielkim fanem koszykówki i NBA i rzeczywiście, kiedy pierwszy raz byłem na igrzyskach w Atenach,
I rzeczywiście gdzieś tam koło Jatobiat, Jaoming, to naprawdę było duże przeżycie i coś wspaniałego. Także naprawdę, nawet sportowcy mają swoich idoli sportowych, nieważne z jakich dyscyplin, to jest naprawdę przyjemne kogoś takiego spotkać. Także wioska olimpijska, super sprawa. Tomku, co teraz w Twojej karierze się dzieje? W mojej karierze jest już ta era schyłku i kończenia wielu rzeczy. Niestety, to jest mój ostatni sezon. Ja przygotuję się do mojego ostatniego rekordu, czyli Igrzysk Olimpijskich w Rio. No i jest ten okres, ja wracam właśnie z treningu. Będę startował. Finalnym startem będzie Rio. Po Rio wystartuję chyba jeszcze z 2-3 razy. Kończę karierę, jestem szczęśliwym emerytem. No dobra, jakie założenia na to Rio? Po prostu wystąpić? Czy... Nie wiem, to wszystko niestety jest płynne. Aha. Kiedyś miałem, to kiedyś jak byłem młodszym zawodnikiem, wszystko było dużo prostsze, bo pewne rzeczy wychodziły mi same. Teraz niestety z wiekiem coś tam mi pouciekało. To już nie mogę sobie tak łatwo tych planów klarować. No ale chciałbym powalczyć. No. Czyli to nie jest tak, że jedziesz tylko poimprezować, jak to wcześniej. Nie. Że będzie okazja na pewno. Mimo, że to dobre miejsce do imprezowania, nie. Poza tym niestety na Igrzyskach w Rio nie będzie tak dobrze, jak miałem to do tej pory, bo zawsze startowałem pierwszego dnia mojej konkurencji, czyli lekkiej atletyki. I właściwie po tym pierwszym dniu już miałem z bani, mogłem sobie oglądać moich kolegów. Teraz niestety będę miał dopiero siódmego dnia, także przez większość igrzysk będę się czaił, grzecznie siedział i grzecznie spał w łóżeczku. I czaił się na startach, że to nie jest dla mnie komfortowa sytuacja, no ale cóż zrobię. Kończysz karierę i jakie plany dalej? No odpoczywam przede wszystkim od sportu wyczynowego i będę robił te rzeczy, których nie mogłem robić, kiedy trenowałem, także skupię się na innych rzeczach. A co będę robił zawodowo, to nie wiem, to się okaże. Ja nie mam jakiegoś tam dużego ciśnienia, żeby coś robić, także postaram się znaleźć takie zajęcie, które ktoś w połowie będzie tak przyjemnie jak sport wyczynowy, bo ja sport wyczynowy bardzo lubiłem i bardzo kochałem, także to będę robił. No bo to jest jakiś tam problem sportowców, tak, rzeczywiście, prawda? Że jest to drugie życie, tak? Tak, to jest drugie życie, z którym część sobie nie radzi, bo ze sportem wyczynowym jest tak, że to jest właściwie takie przedłużenie dzieciństwa. Mimo, że człowiek jest dorosły, to właściwie robi coś, co bardzo lubi. Jest dużo ludzi, którzy nim się cały czas opiekuje, także te wszystkie, duża część tych trosk, które człowiek spotyka w normalnym życiu, jest gdzieś tam odsunięta, bo ludzie, którzy robią to za niego, a on musi być najlepszy w tym, co lubi, w swojej konkurencji, jeśli mu to wychodzi, to wszystko jest świetnie, a nagle to się kończy, w wieku 30, najczęściej 30 paru lat, człowiek zderza się z taką ścianą normalnego życia, w którym już nie jest tak różowo, w którym nie zawsze ktoś poda rękę i przede wszystkim trzeba wszystko wtedy pozmieniać, tak? W sporcie wyczynowym jest prosto, trzeba trenować, wysypiać, wypoczywać, dobrze startować i wszystko jest świetnie, wszyscy się cieszą, a potem niestety tak dobrze nie ma. Ty jesteś człowiekiem, który udowadnia, że można zrobić karierę po politologii. Tak, jako jedyny, to powinni mnie tam do rekrutacji powinni mnie tam używać, że jednak komuś po politologii udało się. Ale słuchaj, ja będąc studentem politologii właśnie, to pamiętam taki mem gdzieś jeszcze nie na Facebooku. Tak, pamiętam, jedyny człowiek po politologii. Dokładnie. Pamiętam, że to było bardzo popularne u mnie na wydziale. Widziałem. No, powiem tak, fajne studia, z zawodem potem trochę gorzej. Jak szedłem na nie, nie myślałem w ten sposób, bo miałem już tam swoją karierę, ale studiowało mi się bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło wspominam. No właśnie, wiadomo, że politologia i polityka to nie do końca to samo, ale może w politykę być na tej emeryturze? Będę się starał jak najdłużej nie, bo na tyle, co wiem o polityce, to jednak wolałbym jak dalej. No, to jest jakaś deska ratunku dla części sportowców, których to pasjonuje. Ja będę się starał jak najdalej ale zobaczymy. No. Nie chciałbym
mam nadzieję, że nie będę musiał. A miałeś jakieś propozycje? O ile, o jest! Przed z każdej strony. Już, dokładnie, już nie pamiętam przed którymi wyborami, ale to już naprawdę z każdej strony, od każdej partii miałem propozycje. Telefony mi się urywały naprawdę i wszystkim grzecznie odmawiałem, ale wtedy rzeczywiście już nie pamiętam, w którym to było roku, ale to już praktycznie wszyscy mnie chcieli. Nie? Nawet takie partie, o których ja nie słyszałem. To było najlepsze. A jeżeli już byś miał wchodzić, to samorządowo bardziej w sensie, no, czy od razu na prezydenta? Jeśli miałbym to robić świadomo i chciałbym, to powinna być taka dojrzała droga, jaka panuje w dojrzałych demokracjach, że najpierw działasz lokalnie, samorządowo. Poza tym, żeby być takim normalnym, wolnym politykiem, musisz mieć zgromadzony kapitał i musisz być spełniony zawodowo i po prostu chcesz zacząć robić coś dla społeczności, coś dla poprawy sytuacji w twoim kraju. Tak? To jest normalna droga, którą większość ludzi powinna, większość polityków powinna podążać. Także jeśli ja bym doszedł do takiego punktu, że mam tyle pieniędzy, że już nie muszę pracować, mogę się zająć działalnością społeczną, czyli polityką, zaczynam najpierw miejscowo i jeśli mi to wychodzi, to idę dalej. Hit na drogę.